Piątą już edycję Tygodnia Walki z Rakiem Szyjki Macicy poprzedziła sesja zdjęciowa znanych i lubianych Polek. Wzięły w niej udział m.in. Maja Hirsch, Anna Dereszowska, Marzena Sienkiewicz, Katarzyna Pagosińska oraz prezes Ogólnopolskiej Organizacji Kwiat Kobiecości Ida Karpińska. My jesteśmy już, że tak powiem, na świecie od 6 lat i obserwujemy wzrost świadomości kobiet. Tak? Ja myślę, że młode kobiety przede wszystkim tak jakby już włączają cytologię do swojego życia i to zaczyna być naturalne. Podczas sesji od ambasadorek tryskała pozytywna energia. Nie zapomniały jednak o szczytnym celu kampanii, która w tym roku odbywa się pod hasłem Piękna, bo zdrowa. Bawimy się świetnie, ale myślę, że tutaj ten punkt zabawy jest takim tylko tym małym odcinkiem tej pracy, który wkładamy w to, żeby zmienić świadomość kobiet. Polki miały wiele powodów, aby przyłączyć się do akcji. Ludzie widzą, że my, osoby publiczne, robimy to, badamy się. Niektóre z nich zachęcały do wykonywania badań cytologicznych, ponieważ same zetknęły się z tą chorobą. Od 3 lat jest super ekstra fajnie, bo 3 lata temu wcale nie było aż tak zabawnie, bo okazało się, że mam raka szyjki macicy. Ambasadorki apelowały do wszystkich kobiet, aby dbały o zdrowie, ponieważ to zawsze jest i będzie ważne dla samopoczucia każdej z nas. Daje też paniom poczucie piękna. Drogie panie, to trwa dosłownie 5 minut. A może zaważyć na naszym życiu, na tym, czy będziemy mogły mieć dzieci, czy będziemy szczęśliwe, czy będziemy piękne, czy będziemy zdrowe przede wszystkim. Badajmy się, to nic nie kosztuje, uspokaja nas.